W styczniu 1945 roku wojska sowieckie prące w kierunku Zagłębia Górnośląskiego znalazły się na północ od Krakowa. Marszałek Iwan Koniew, który nimi dowodził, skorzystał z okazji, żeby zająć niebronione przez Niemców miasto, z którego Niemcy w popłochu się wycofywali, nie minując żadnych zabytków. To wszystko legenda wymyślona na potrzeby komunistycznej propagandy po wojnie. Kiedy w latach 80. wybudowano pomnik Koniewa, myślano, że to jest pomnik na zawsze. Na szczęście komunizm się skończył, opublikowano w Krakowie materiały pokazujące, że u boku sztabu Koniewa dokonywano zbrodni w Turzy pod Rzeszowem i dzięki temu w 1991 roku pomnik został rozebrany. I chwała Bogu.